Cześć, z tej strony Nixon. Właśnie przyszła do mnie ta śliczna kierownica, ta Master T500 RS. Od razu chciałem przeprosić za mój głos, ale jestem delikatnie przeziębiony. W sumie to bardzo. A więc otwórzmy sobie to piękne cudo. Ja sobie kupiłem egzemplarz powystawowy, także pudełko nie jest jakieś śliczne. No ale zapłaciłem o 1/3 ceny mniej. Także się opłacało. Otwieramy sobie. Wszystko jest nam tu w ładnym styropianku zapakowane. Tu mamy uchwyt. Będzie na pewno uchwyt. Rączka do uchwytu. Fajnie metalowa, solidnie wykonana. Tu nie wiem, co to jest za urządzenie. Pewnie będzie jakaś część wspomagająca. Tu mamy zasilacz. Dość duży. To jest 24 W, także bardzo dużo. Kabel. Wszystko ładnie zapakowane. I instrukcja na pewno obsługi. Tak to wygląda Master 500 RS. Zejdźmy sobie w końcu do sednum sprawy. Powoli otwarcie. No pudełko nie jest w jakimś idealnym stanie. Na pewno była przepakowana wielokrotnie. Ale uwaga. Jest piękne cudo tutaj. Jest. Pedały, piękna, śliczna kierownica. Zobaczmy, jak to nam tutaj pięknie wygląda. Jest. Jest i ona. Świetnie, bardzo dobrze wykonana. Jak widać, jakby takiej imitacji skóry. No i pedały trochę, o, ciężkie, nawet bardzo. Opakować. Dobra. A więc są pedałki Thrustmaster, ładny napis, płyta solidnie wykonana, stali powiedzmy. Pedały też bardzo solidnie wykonane. Metal. Hamulec bardzo ciężko chodzi, to ma właśnie odwzorować tą realistykę. Jak widać, gaz sprzęgło lekko. Hamulec. No i tak to nam właśnie wygląda. Ok, a więc w zasadzie wszystko już wypakowaliśmy sobie z pudełka. Tu mamy mocowanie. Kierownicę. I pedały. Na pewno ja będę zmieniał ustawienie pedału, bo to jest w domyślnej pozycji, czyli w typu F1, w takim niskim podłożu. Ja będę zmieniał na GT Rally, czyli one będą na odwrót całkiem. Ale to pokażę później. Ok, a więc instrukcja nam się na pewno przyda co do tych pedałów. Było lepiej widać. Strasznie dużo opcji, jeżeli chodzi o ustawienia pedałów. Położenia ma niskie, czyli możemy sobie przekręcić te dwie śrubki i pedały mogą być niżej, wyżej lub tak średnio położone. Mamy położenie niskie, średnie. One są właśnie w domyślnym położeniu, czyli średnim. Mogą być wyżej lub bardzo wysokie, czyli już tak naprawdę wysoko. No wiadomo, konfigurację pedału możemy sobie dowolnie zmieniać, czyli odwracać. Zamiast tego to może być tu, jeżeli ktoś woli inaczej. Możemy również zmieniać nachylenie pedała gazu. Może być delikatnie, jakby z takim, powiedzmy, że z martwym zonem. Czyli już mamy w sumie odpowiedź na, do czego służy nam to urządzenie.
To jest tak zwany realistyczny hamulec, czyli jeszcze bardziej nam wzmacnia jakby ten opór hamulca. On jest tutaj normalnie, możemy sobie w tym momencie przestawić na 10, 8, 8,5 i 7 kg jakby tej siły nacisku. A przy pomocy tego urządzenia możemy dołożyć jeszcze i może być opór od 14 do 16 kg, czyli naprawdę bardzo już ciężki hamulec, jak w realistycznym aucie, załóżmy tam bez wspomagania hamulca, prawda? Ja na pewno nie będę jeździł w tym ustawieniu, bo to jest typ F1. Ja będę zmieniał na Riley, także za chwilę będziecie mogli zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Jak widać, wszystko już jest bardzo ładnie skręcone. W tej konfiguracji się prezentuje to o wiele lepiej. Ładnie widać napis Thrustmaster. Ja mam ułożone w tej kompozycji pedały, ponieważ będę często hamował jak w rajdówkach, czyli pięta palce. Także tak to wygląda. Można sobie dowolnie przestawiać, tak jak mówiłem. Są tutaj różne konfiguracje, można wyżej, niżej, bardziej w lewo, w prawo. Także jest tego dość sporo. Można sobie to wszystko według własnych upodobań ładnie zmontować. Także jak widać, bardzo nam się to ładnie prezentuje. No i za chwilę będziemy montować do komputerka. Ok, także jak widać, wszystko już na swoim miejscu. Kierownica u góry, pedały na dole, wiadomo. Tak jak już wspominałem, kierownica jest bardzo solidnie wykonana. Tutaj rękojeść jest jakby z imitacji skóry. Tutaj jest jakby taka tekstura podobna do drewna. Przyciski od PlayStation, łatwo, szybko dostępne. Bardzo ładne. Komponują się z kierownicą. Łopatki, bardzo fajne łopatki, wysokie, także można je w dowolnym punkcie skrętu zmienić bieg. Solidnie też wykonane. No i cała kierownica jest dość duża. 16,5 kg wagi, także dość sporo. Ja musiałem wymontować jakby tą dolną część odbiórka, jak widzicie, nie ma. Tu była klawiatura, ponieważ ona była zamontowana tutaj i była tak ciężka, że po prostu biurko mi przeważało. Także musiałem zdemontować to wszystko i zamontować na mocowaniu od dołu. Tutaj mamy lampkę. Ona sygnalizuje nam, że pedały są w trybie GT Rally, taki jak ja używam, czyli są do góry, a nie w F1, tak jak się zmienia. I świeci nam na czerwono, wtedy kierownica czyta, że pedały są na odwrót położone w niskim położeniu, czyli do Formuły 1. Ja używam GT Rally, także przełączmy sobie na kolor zielony. Ok, jeżeli chodzi o mocowanie, muszę nagrać z fleszem, bo nie widać. Jest ono bardzo dobrze wykonane, solidny plastik, mocny uchwyt. Gwarantuje nam naprawdę, że kierownica w ogóle, no same biurko lata, a nie kierownica. Jest bardzo rozłożona siła. Ja mam przymocowane do szkła, także i tak bardzo mocno trzyma. Także jest bardzo, bardzo dobrze skonstruowana. Okay. Kierownica Thrustmaster T500 RS obraca się o 1080 stopni. Jest to wiele więcej niż Logitech G27, bo ona się obraca o 900. Także możemy spróbować, jak to wygląda od samego końca. Raz, dwa, trzy pełne obroty. Także jeżeli chcę do driftu tą kierownicę wykorzystać, jest ona bardzo odpowiednia. Ok, tak jak widać, kierownica, pedały są. Ja jeszcze używam jako ręczny, zamontowałem sobie ze starej kierownicy Apollo. To była jakby, powiedzmy, że ręczny i skrzynia biegu. Ja sobie z tej skrzyni zrobiłem hydrauliczny ręczny. Także bardzo fajnie działa. Przy szybkich zakrętach szybko się zaciąga, a nie tak jak ten, trzeba tak ciągnąć, tylko szybko i działa. Ok, a więc to wszystko, jeżeli chodzi o unboxing kierownicy Thrustmaster T500 RS. Wkrótce będziecie mogli zobaczyć, jak ona działa w grze, jakich ustawień używam kierownicy do gier takich typu jak Dirt Rally czy Project Cars. Także dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.